Witam Was serdecznie, z tej strony Marcin Asiński. Zapraszam Was do oglądnięcia nowego odcinka z serii Fotonews. W ubiegłym tygodniu pojawiły się duże premiery i zapowiedzi Nikona D6, Canona EOS R5 czy też Olympusa OMD M1 Mark III. W związku z tym w tym tygodniu mamy bardzo mało newsów i plotek, być może w przyszłym będzie trochę więcej. Zacznijmy zatem od newsów. Nikon właśnie wypuścił nowy firmware. Posiadacze Nikona Z6 i Z7 mogą już wgrać nowe oprogramowanie 3.0 do swoich aparatów. Z ważniejszych rzeczy polepszono śledzenie autofokusa, dodano wsparcie kart CF Express oraz dodano śledzenie twarzy i oka, chociaż ciężko powiedzieć twarzy, dla psów i kotów. Nikon mi zaimponował tym, że tak naprawdę po wielu latach zaczyna wprowadzać do swoich aparatów, no w tym przypadku akurat do bezlusterkowców dość duże zmiany. Nie pamiętam, żeby kiedykolwiek w lustrzankach Nikon dawał nam tak duże update'y. Przypomnijmy, że na początku Z6 czy Z7 nie miała nawet śledzenia oka dla ludzi. Teraz wprowadzają już dla zwierząt. Z każdym nowym update'em możemy liczyć na nowe funkcje i trzymajcie tak dalej Nikon, naprawdę dobra robota. Na filmikach, które teraz widzicie, możecie zobaczyć pokrótce, w jaki sposób to działa. Ja osobiście testowałem tę funkcję w Sony, która się pojawiła jakiś czas temu. Jest to również śledzenie oka dla zwierząt. W przypadku Sony akurat nie ma ograniczenia, jeżeli chodzi o, o, o rodzaje zwierząt. Tam działa to jakby na wszystkich zwierzętach prawdopodobnie. Ja testowałem to w zoo i działało to całkiem nieźle. No chyba, że zwierzę... Miało, no wystarczy, że było zupełnie czarne i miało czarne oko. No to wiadomo, aparat miał z tym problem. Ale w jakichś takich bardziej kontrastowych sytuacjach naprawdę to radziło sobie całkiem nieźle. Więc myślę, że Nikon podobnie zrobi to całkiem nieźle. Zrobił to całkiem nieźle. Jestem ciekaw, jeżeli ktoś ma i. Już to testował z wielką chęcią. Posłucham, wpiszcie w komentarzach. Jestem ciekaw, jak to działa. Voidlander natomiast zapowiedział nam nowy obiektyw Nocton 60 mm F095MFT. Jest to obiektyw pod system mikro 4 /3. Jest on wykonany w całości z metalu, posiada 11 soczewek w 8 grupach oraz 10 listkową przysłonę. Ma on bezgłośny mechanizm zmiany przysłony, co na pewno przyda się dla filmowców. Rozmiar filtrów wynosi 77 mm może ostrzyć już od 34 cm. Minimalna wartość przysłony to jest oczywiście f0.95, a maksymalna f16. Jego waga to 860 gram. W sklepach ma pojawić się już w kwietniu, a jego cena ma wynosić w Polsce około 5800 zł. Muszę powiedzieć wam, że ostatnimi czasy Voigtlander robi naprawdę fajne premiery obiektywów. Eee, to będzie coś, coś naprawdę niesamowitego. Eee, obiektyw z takim światłem pod mikro 4/3. Naprawdę kawał bardzo dobrej roboty. Ostatnim newsem w tym tygodniu, których jest naprawdę mało, jest informacja o kanonie EOS R5. Ostatnio mówiliśmy o tym, że może on się pojawić dość późno ze względu na brak specyfikacji, więc prawdopodobnie ten aparat jest na wczesnym etapie produkcyjnym. Natomiast teraz możecie zobaczyć zdjęcie prawdopodobnie prototypu tego aparatu. I pomimo e, tych wszystkich spekulacji, Canon oficjalnie ogłosił, że ten aparat pojawi się najszybciej jak tylko to jest możliwe i będzie to na pewno przed Olimpiadą. Jest to bardzo dobra informacja, ponieważ nie będziemy musieli długo czekać na ten świetny aparat. Ja wciąż e, czekam na dokładniejszą specyfikację i jestem naprawdę ciekaw, co pokaże ten Canon. Liczę, że już w niedługim czasie dowiemy się troszkę więcej o tym aparacie. To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o newsy. Teraz przechodzimy do plotek. Bloomberg informuje o tym, że Sony nie ma wystarczającej ilości pamięci DRAM do swoich nowych konsol PS5, które się pojawią już w tym roku, do nowych aparatów oraz do telefonów. W związku z tym, na rzecz konsol oraz telefonów, mają zostać anulowane pewne funkcje w nowych bezlusterkowcach od Sony. Czy te cięcia będą dotyczyć Sony A7 IV, czy też Sony A7 S3, no tego nie wiemy. Tego typu wydajne pamięci pojawiły się już w Sona 9 i dzięki temu mamy choćby lepsze odświeżanie matrycy, a przekłada się to choćby na wyeliminowanie problemu z flickeringiem czy bandingiem. To jest naprawdę fajna rzecz i dość ważna rzecz, żeby takie pamięci były używane, ponieważ naprawdę w A9 sprawdza się to świetnie. Aparat jest naprawdę bardzo szybki, odświeżanie jest szybkie, nie mamy tego migotania, nie mamy problemów z pasami. Oczywiście one też występują, ale znacznie rzadziej. A że wszyscy dążą do stworzenia migawki centralnej, który odczyt będzie z całej matrycy od razu, no to tutaj mamy taki jakby półśrodek w postaci tego, że po prostu odczyt jest bardzo szybki. No i jeżeli ta pamięć miała być w nowych bezlustrach, to byłoby super. Natomiast no, mam nadzieję, że ta plotka się nie potwierdzi. Jestem bardzo ciekaw, czy ma to związek z ostatnią też informacją od Sony, w której mówili oni, że będzie problem z dostępnością sensorów i elektroniki do aparatów. Ma to niby mieć związek z Epidemią koronawirusa. No, jest to dość logiczne: ludzie przestają pracować, są problemy z dostawami itd., dalej. więc może rzeczywiście mieć to jakiś wpływ. Jest jednak nadzieja na nieprawdziwość tej plotki, gdyż dziennikarz Bloombergu, który opublikował tego newsa, słynie z tego, że produkował, wymyślał w zasadzie fejkowe newsy, jeżeli chodzi. E, zwłaszcza o e, Sony PlayStation 5 i tak naprawdę z tego powodu wyleciał też z poprzedniej pracy e, i mam nadzieję, że po prostu ta plotka jest jest fejkowym newsem również e, i Sony nie obetnie nam ją funkcjonalności nowych bezlusterkowców wszystko okaże się za jakiś czas, zobaczymy i teraz już ostatnia plotka z tego tygodnia a mianowicie 26 lutego ma pojawić się premiera e, też wyczekiwanego przez wielu Fuji xt 4 Pojawiły się natomiast nowe zdjęcia tego aparatu. Prawdopodobna specyfikacja również się pojawiła, choć nie jest ona zbyt szeroka i przedstawia się ona następująco. Aparat ma mieć sensor taki sam jak Fuji x 3 czyli 26 milionów pikseli. Bateria ma wynosić 2350 mAh. Aparat miał mieć oczywiście stabilizację matrycy, obracany, zresztą widać to na zdjęciach odchylany ekran. Ma być 6 mm grubszy. Podwójny slot Kart Pamięci SD. Dużo, dużo lepszy bufor, tym się e, podobno mają też szczycić. E, oraz są małe zmiany w obudowie, czy też przyciskach, tam na rogach mają być wzmocnienia i tak dalej, i tak e, dalej. Cena aparatu ma wynosić około 1700 dolarów. Nie ma tutaj oczywiście pełnej specyfikacji, ale już w przyszłym tygodniu dowiemy się wszystkiego. Czekacie na ten aparat? Fuji x 3 był naprawdę świetnym, jest naprawdę świetnym aparatem, więc myślę, że x 4 będzie jeszcze lepszy. Natomiast ciekawie mnie, jaką drogą Fuji pójdzie: czy tak jak ostatnio mówiłem, jak i większość y, marek idzie, czyli drogą ewolucji, czy też może drogą rewolucji, y, jaką idzie Canon. Y, Poprzez prezentację swoich ostatnich aparatów, bo robi naprawdę niesamowitą robotę. Zobaczymy. I to byłoby na tyle w tym tygodniu. Było bardzo malutko informacji. Tak jak mówiłem, prawdopodobnie przez to, że w zeszłym tygodniu mieliśmy naprawdę duże premiery i zapowiedzi. W tym tygodniu troszkę wszystko ucichło. W przyszłym czasie myślę troszkę się pojawi, ponieważ też miały być targi, targi w Las Vegas. Nie wiem, jak to się wszystko porozkłada, po, po ponieważ część targów już została odwołana z powodu koronawirusa i nie wiem, co się odbędzie, co się nie odbędzie, czego będą premiery, czego nie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będzie jakichś większych opóźnień. A my widzimy się niestety nie za tydzień, ponieważ za tydzień w weekend prowadzę szkolenia, warsztaty, więc będę musiał troszkę później nagrać materiał, ale myślę, że na początku nie przyszłego tygodnia następnego, na początku marca, więc kilka dni później pojawi się na pewno odcinek, w którym przedstawię Wam wszystkie informacje. Na pewno opowiem więcej o Fuji x 4 który już będzie miał na pewno premierę i zobaczymy też, co pojawi się w tym czasie. A ja zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, do dawania łapeczek w górę. Klikania dzwoneczka, jeżeli ktoś chce, oraz do dołączenia do patronów. Link jest w opisie, dzięki nim tak naprawdę może powstawać coraz więcej fajnego materiału na tym kanale. Zatem do zobaczenia gdzieś za około półtora tygodnia. Trzymajcie się serdecznie, cześć.